w tle stolik z książkami Moniki Koszewskiej i sama artystka, autorka książek w tym momencie podpisuje autografem egzemplarze książek, które kupują mieszkańcy Janowa, a jest to możliwe dzięki spotkaniu, które w tym momencie miało miejsce, jest za nami, spotkanie autorskie. No, obserwowałem je i muszę przyznać, że poszło bardzo sprawnie i chyba i również tego typu wydarzeń kulturalnych mieszkańcy Janowa Podlaskiego oczekują. Oczywiście, że tak. Każde wydarzenie w Janowie Podlaskim, zarówno spotkania autorskie, jak i wernisaże, czy też imprezy plenerowe, są mile i bardzo entuzjastycznie przyjmowane przez naszych mieszkańców, co mnie bardzo cieszy, ponieważ każde dotknięcie kultury jest dla nas bardzo wartościowe. Nie mamy tutaj w małej miejscowości ani teatru, ani filharmonii, ale możemy doznać innej sztuki, dotknąć jej na żywo i to jest dla nas bardzo ekscytujące. Skąd w ogóle pomysł na to, by zaprosić do Janowa Monikę Koszewską? Pomysł pojawił się mimochodem, ja nie będę tego ukrywała. Po prostu pani Monika znalazła się tutaj na naszym terenie, miała kilka spotkań autorskich, no i powstał pomysł, żeby też gdzieś się odbyło blisko Białej Podlaskiej. Zaproponowany został Janów Podlaski. No, ja się bardzo ucieszyłam z tego. Zaprosiliśmy panią Monikę do nas, również z naszą biblioteką, z biblioteką, gminną biblioteką publiczną. Pozdrawiamy panią dyrektor. Pozdrawiamy panią kierownik Iwonę Lipińską, jak najbardziej, która również tutaj dzisiaj się udzielała. No i z waszej strony jeszcze była niespodzianka dla pani Moniki, no lokalne zespoły i muzycy. Tak, ponieważ pani Monika zdradziła nam tutaj rąbek tajemnicy, że jedna z książek będzie siedziała na Podlasiu, mam nadzieję, że na południowym Podlasiu, bo znajdujemy się na południowym Podlasiu, więc tutaj uświetniliśmy to wydarzenie jeszcze takim akcentem muzycznym i pokazaliśmy nasz lokalny koloryt. Zaśpiewał zespół Ludowy Pawłowianki, notabene już laureat ogólnopolskiego konkursu kapel i śpiewaków w Kazimierzu Dolnym, jak również zagrała nasze tutaj oberki tworzone przez pana Zdzisława Marczuka, Oliwia Spychel, mieszkanka Leśnej Podlaskiej, bardzo utalentowana młoda osoba. I myślę, że takie akcenty gdzieś tam pewnie w twórczości pani Moniki też zaistnieją. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Janów Podlaski. Ja tak nietypowo przedstawię panią Monikę. www.monikakoszewska.pl. Warto tam zajrzeć? Warto. Tam znajdziecie państwo wszystkie tytuły moich wszystkich książek, które zostały wydane. I informacje o książkach, które napisałam. I tych, które są w tworzeniu. Tak, i tych, które są w tworzeniu. Monika Koszewska, dzisiaj w Janowie Podlaskim, spotkanie autorskie. No, narobiła pani szumu na rynku pisarskim, literackim. Obyczajówka, kryminał, nawet literatura faktu. Nie za dużo tego? Nie, dla mnie nie. Dla czytelników też nie, bo mają co czytać. Skąd ten właśnie zapał do tego, żeby podjąć się pracy pisarskiej? To jest realizacja marzeń z dzieciństwa. Od dziecka marzyłam o tym, żeby pisać książki. Zmieniałam scenariusze książek, które czytałam. Zmieniałam zakończenia i dopisywałam w głowie kolejne książki, kolejne tomy. No i w końcu nadszedł ten dzień, tak jak tytuł jednej z moich książek, i zaczęłam pisać książkę. Literatura faktu. Tutaj książka jedna na razie, tak? Chyba w tym temacie. Tak, jedna książka o Krystynie Skarbek, tytuł jej to Niepokorna, niezłomna Krystyna Skarbek. Książka, w której główna bohaterka, nieżyjąca już agentka wywiadu brytyjskiego, opowiada nam o swoim życiu i o wydarzeniach, które miały miejsce w czasie II wojny światowej i tuż po wojnie w Londynie. Tego pytania zabrakło, chciałam je zadać tutaj na spotkaniu autorskim, ale czy
podczas pisania tej książki sięgnęła Pani właśnie, czy to było konieczne, do jakichś archiwów, akt? Ja sięgałam do źródeł brytyjskich, miałam przyjemność być w Muzeum II Wojny Światowej w Londynie wirtualnie. Nie musiałam tam jechać osobiście. Obecna technologia i informacje pozwalają nam bez wychodzenia z domu poznać cały świat. Książki obyczajowe zaczęłam pisać od przygód Marii, 29-letniej pracownicy korporacji produkującej kosmetyki. Maria jest dyrektorem działu sprzedaży i marketingu. Świetnie mogłam się wczuć w rolę głównej bohaterki, bo ja byłam przez 12 lat dyrektorem działu sprzedaży i marketingu. Chociaż niektórzy uważają, że Maria to ja, ale to tak nie do końca. Na pewno jest dużo mnie w Marii. Co w planach? Obecnie piszę drugą część kryminału Kara dosięgnie każdego. To jest kryminał, którego premiera będzie miała miejsce w maju. Niewinnie ponoszą kary. I czwarta część Marii, gdzie akcja się będzie działa w współczesnym Kijowie. Tu też Pani rodzinne strony poniekąd. Poniekąd tak, ponieważ moja babcia pochodzi z Kijowa i cała jej rodzina została w Kijowie. A to dla mnie było moje ukochane miejsce na wakacje w dzieciństwie. Strony, które też coraz bardziej stają się rodzinne. Droblin, Dwór w Droblinie, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Podlasie. Co Pani myśli o tych terenach? Są bardzo ciekawe tereny i w książce, którą obecnie piszę, znajdą się, już się znalazły częściowo, czyli w kryminale Kara dosięgnie każdego. Zobaczymy, czy kogoś kara dosięgnie na Podlasiu. Może w Dworze Droblin? Część osób, które w tym momencie zakupywały u Pani książki, dzisiaj specjalnie z autografem, dopytywały się, którą książkę najlepiej wziąć, żeby uzyskać receptę na zbrodnię doskonałą. Książka, w której można uzyskać receptę na zbrodnię doskonałą, będzie dostępna w maju. Aha, czyli jeszcze nie zdradzi Pani nam tego? No, w czyi nie, winni nie ponoszą karę. Kolejne spotkanie autorskie w planach? W poniedziałek wywiad dla telewizji TVP Lublin. W śniadaniówce, a co dalej? Zobaczymy. Proszę śledzić mnie na Facebooku i na Instagramie. Z przyjemnością przyjadę do Państwa ponownie.